No cześć, jest Netrek i witam was w kolejnym odcinku z Simsów. Przywitaj się, Atin. Dzień dobry. No, cześć. Dobry wieczór. W ogóle to, nie wiem, troszeczkę myli mi się dzień z nocą. W sumie może z powodu mojego trybu życia, który i tak nie jest tak aż bardzo naciągnięty jak... Jak mój. Jak Truxona. Dokładnie. Ja w ogóle nie żyję w te wakacje, zupełnie nie. Okej, z racji tego, że dziecko się narodziło, to... Trzeba kupić kołyskę. Czy tam łóżeczko. Również można... Znaczy mógłbyś kupić kołyskę, ale... Jaką kołyskę? A nie masz? A chyba są jakieś... Ale... Nie ma? Nie. Serio? Naprawdę? Naprawdę? Faktycznie. Dobra, więc wezmę jeszcze tutaj stolik i... W ogóle Julia będzie musiała zamieszkać tutaj, a w ogóle myślę, że pomiędzy tym odcinkiem a następnym zacznę im budować jakiś dom normalny. I ich tam wprowadzę. A ty nie podoba ci się już łajba? No proszę cię, to jest najgorsze gówno, co może być. No jest piękna. No zobacz. Piękna. Pływający klocek. Dosłownie. Dobra, więc może najpierw pokażę jak przemieniłem moich simów, bo już każdy przeszedł do dorosłości, więc wypadałoby... Julia jest ruda. Tak. Nie hejcić. No hate. Dlatego chciałem, żeby wyglądali... Żyję w tym rudem. Wiem, chciałem, żeby wyglądali bardziej poważnie. Ej, gdzie ona idzie teraz? Nie wyszło ci, sorry. No, wygląda bardziej poważnie. No, widziałeś, jak wyglądała na początku? No, poważniej. Tak? Poważniej? Dobra, mniejsza o to. Także zobacz. Raczej ona chyba tak. A w sumie nie. W sumie nie. Usta nadal ma. Oj, jest po porodzie dopiero. Jej usta, widać. Jej usta nadal tak troszeczkę są za duże, ale schudła od razu tak magicznie po porodzie. To dzięki Jenrasowi, wybaczcie. Taki sekret. No i oczywiście urodziła się mała Mścisława. Mścisława jest bardzo słodkim dzieckiem. Nie ma brwi. Lol, nie ma brwi. Kuzynka Kuli. Jest bardzo słodki... Jego dziewczyna przeszła. Okej, jest bardzo słodkim dzieckiem i jej imię mówi o niej wszystko, będzie się mściła. W ogóle nie wiem, nie lubię niemowlaków. No, w Simsach są wkurzające. I leżą. Natomiast... Tak samo małe dziecko, najlepiej. Najlepiej jak się rodzi od razu dziecko. No, ale chyba się nie urodzi. Tak... Na Wii się rodzi, wiesz. No serio? No, teraz tak, mówię ci nawet. Ale trochę, nie wiem... Zwalone. Ciekawe, jak chodzi. No, w odpowiednim nawilżeniu. Dobra. Tak. Kremniwa. Dobra, cicho. To jest ważny program dla młodzieży. A wygląda lolo dziwny. Lol. A właśnie. Tak w ogóle... Czego on ma te okulary ten powieszone? No bo to koszulka z nie wiem z czego. Z okularem. Tak w ogóle to pozdrawiam Shibaya, bo właśnie do mnie pisze. I tak nie ma mnie. Nieważne. Welsz? Tak, więc również go troszeczkę tak spoważniałem. Nowe ciuchy, ale został mu kolczyk w brwiach. Jakie łydki. Nawet nie wiedziałem, że on ma kolczyk w brwiach. No wyszło, wydało nie się. Nie wiedziałem, że ma łydki, ale okej. Ma łydki? Zawsze miał łydki. No. Ale nie odsłaniał ich chyba. Odsłaniał, nie chodzi w długich spodniach. Nie? Nie. Dobra, w takim razie, co tutaj w tym naszym kurocie jeszcze możemy dodać? Nic, nieważne, no. Ale... No jak nic, no? No nic. Parking by się przydał. Parking, gdzie niby parking? No i żeby... O, Eustachy tak... zaczyna pracę. A właśnie, dałeś mu pracę, tak? Eustachy? Nie miał. Był ratownikiem zawsze, w ogóle... Tak? No, o tych odcinkach on cały czas chodził do pracy, a ty nadal nie ogarnąłeś. On tam nie chodził. Naprawdę? On tam chodził nie chodził na laski, tylko chodził ratować starych dziadków i robić usta. Myślałem, że on cały czas na tej wyspie swojej siedział przy kiblu. Nie. Nie. Natomiast znudziło mi się to, że Cierpisław cały czas nurkuje i nic nie robi, więc on również powinien się gdzieś zatrudnić. I wybieraj. Mam pomysł gdzie. A ma studia? Szkoła wojskowa Fortu Krochmal Absolvent. No nie to ma. Jakaś tam szkoła wojskowa. To w takim razie proponuję basen. No, jak basen? No sprzątać kible. Da się? Nie da się. A w sumie
Gdyby poszedł do wojska, też by sprzątał kible, bo pierwszy poziom kariery to czyściciel latryn. To co, może niech on pójdzie do wojska? No. Nie. Jak myślisz? No przecież po to kończył tą szkołę, okay, tak? Okej, dobra. Jest przeznaczenie. Ale będzie musiał uprawiać sporo sportu. To jest stadion przecież. Wiem, pomyliłem się. A nie, jak to wojsko jest w ratuszu, to się nie opłaca. Myślałem, że będzie tam, wiesz, baza wojskowa. No tak i co to, z tego? Tak to cienko. Dobra, niech idzie do wojska. Podejmij karierę wojskową. Boże, jak ja ich tutaj, tych moich simów zmieniam. Ale okej, on będzie takim generałem. Ale później wojskowi dużo zarabiają, nie? Gdy... No, powiedzmy. Powiedzmy. Okej. Okay. Przedostatni ten poziom dużo zarabia i astronauta, ale astronauta pracuje raz w tygodniu, więc... Serio? Tak. Raz w tygodniu? A tak, bo on chyba. lata na wyprawę co środę na Księżyc. Oczywiście. O, jaka piękna taksówka. Ale wtedy go nie ma cały dzień. Mhm. Co narobi z tym dzieckiem? Może chce rzucić. No proszę cię. Albo zaczęło płakać. Szpilki. Co ona robi? Ziemię. Jesusuje. Dobra. Nie ogarniam o co chodziło, ale chyba się nam objawił Mesjasz. Ma moc. Musimy się nawrócić. No i w kogo będziemy wierzyć? W Julię. W Julię Brzęczyszczykiewicz. A to dziecko znów... Jaj, to dziecko jakieś takie, nie wiem. Supernatural. Supernatural. A i co ona zrobiła? Widziałeś to? Co za... Tak. I ale upuściła to dziecko i nagle się przeteboli... Dobra. Takim... Wyrodna mytkę. Supernatural. Niech mu da żarcie i go położy i niech sama pójdzie spać. Z kim? Ze sobą. Niech kogoś zaprosi. No, ja może... Niech wynajmie pokojówkę, co? Czy pokojówka jest bardzo droga? Wtedy przychodzi zwykle facet. Znaczy, nie pokojówka, tylko ta opiekunka. Wtedy też zwykle przychodzi facet. A ta opiekunka jest przecież... Nie jest stałe, to są... To nie są stałe te usługi. No wiem, że nie, ale tak czy inaczej mogłabym ją zatrudnić, to wtedy nie musiałaby się opiekować tym bachorem. No to zatrudni. Bo ten bachor jest tylko dla kasy przecież. No przecież. Wiesz, bo jak ludzie przeczytają w ten odcinek poród, a później wychowywanie dziecka i pomyślą, kurde, ale smutki dziecko, słodkie małe bum-bum. Dobra, póki co niech idzie spać sobie. I wtedy wchodzą w ten odcinek. Boże, i okay, po tobie po prostu wbija się hajs. Mhm. Tak, zachęcam. W ogóle chyba mnie słabo słychać. A nie, dobra, mniejsza nie, o to. Dobrze, jest w porządku. No ale muszę, mam coś tak nowy mix z dźwiękiem i muszę pilnować tego, żeby mówić zawsze. Matko, jak ja nienawidzę tego głównej części Isla Paradiso, po prostu żygać mi. Dlaczego? Jest brzydka, zbyt kolorowa, zobacz ten dom. Jaki patrz, dom? Weź tam obok tej księgi. A, wiem, ten tutaj, tak? No, po prostu, fuj, ohyda. No takie slumsy trochę, takie, nie wiem. Ogarnij fioletowy takie. No, brzydko jak cholera, okej, rozumiem. Dobra, zróbmy coś twórczego, obfite potnienie. O mój Boże, kup sobie Tiaxil, chłopcze. W takim razie niech cierpi to... Ten, Invisible. Dobra, może być i to. Eustachy to zaraz chyba do Tworek poleci, bo z nikim nie gadał i Boże, jak ja go nie lubię. Też go nie lubię, lol. Tak, dokładnie. Obrońca plaży. Wiecie co? Tak. Mi się wydaje, że on powinien się wyprowadzić na swoje i od nas, bo on mi się no cały czas coś... A powiedziałem ci to przed odcinkiem, a ty... Ale musiałem dojrzeć do tej decyzji, rozumiesz? Dojrzeć. Tak. Jak to zrobić? Biura nieruchomości. Nie. Przeprowadź się. Zajęta parcela prywatna. No nie. W obrębie... Zajęta parcela. Nie tak, nie robisz tak. Jak? No.
weź i... A nie, dobra, dobrze robiłeś, sorry. Dobra, jeszcze raz. A i weź opcję wyrzuć. Tak? Jest takie wtedy coś? Nie, wtedy ci kasy nie ubędzie, a da mu sieci dom jakiś tam. Nie, jeszcze raz. Biuro nieruchomości, a i później przeprowadź się, tak? I teraz w obrębie tego otoczenia. Tak, i bierzesz opcję wyrzuć, wtedy nie tracisz kasy, a go daje do jakiegoś losowego domu. Okej, okay, super. Widzisz, jak ja się znam? No. Wyżyć. Mocno. No. I daję go do losowego domu. I teraz jest normalna w końcu rodzina bez tego... No, pozbyłeś właśnie człowieka. No i co? Wyrzuciłeś go. Wyrzuciłeś. Po prostu wziąłeś opcję wyrzuć. Jak śmiecia. Sam teraz będzie musiał się do kogoś prowadzić. Z tego powodu jestem tylko i wyłącznie dumny. Dobrze sobie, jak taki motyka teraz idzie. W ogóle śledź go, on będzie stąd wychodził chyba zaraz. A z kurortu. Właśnie. Czy najpierw jak zobaczymy, debil... do kogo pojedzie. Czy najpierw jak debil... do komu się wbije do chaty. Jak ta co ostatnio. O bo... jaka ostatnio? No była jakaś... A nie, sorry, pomyliło mi się. To chyba u Młotka. Nie, bo jak oglądałem Młotkę z kiną, to tam coś było, że tam mi się wbiła jakaś. W ogóle później zrobiły się zombie z tego. Gdzie jest ten kurot mój? No bez kitu, te wyspy mi się mylą. Kierunki inne pierdoły. No, jak słonecznych też się mylą. Okej. Okay. Więc gdzie jest ten motyka? Koleś? Nie, tutaj jakaś idzie, ale to motyka nie jest. Może już pojechał gdzieś. Albo się tepnął. Jak to w Simsach bywa, że czasami się teleportują. No, to jest straszne i nierealistyczne. Dobra, sprawdzimy opinię. No ja... Od razu w finanse. No, wiesz, no. Dzieci wyjechały z dziadkami, więc nareszcie mogliśmy odprężyć się przy obiedzie. Tyle, że w bufecie wcale nie można zjeść obiadu. No jak kurde, nie można zjeść... Jak cię pocisnął. Jak... Zobacz, jaki manik. Kto? Tamten chce. Okej, dobra. Barabara, o mój Boże, do tego tutaj przyjechał. Dewiant. Obudziłam się z Karaluchem w moim łóżku. Gdzie są sprzątaczki? Sama se sprząta. No właśnie. Wydaje mi się, że jest tu dostępnych mnóstwo ryb, ale z rozczarowaniem stwierdziłam, że nigdy nie widać tu żadnego sushi. Jaka pretensjonalna sucza. Może nie mogą dostać ryżu. Jak jakaś Madonna wybrzydza. Girls Gone Wild. Ciekawe, czy też ma 50 lat i obwisły tyłek. Być może brzmi to jak wariactwo. Wnioskując po niku. Być może brzmi to jak wariactwo, ale zawsze będę zatrzymywać się w tym kurorcie. Choćby z powodu tutejszego stoiska z jedzeniem. Ojej, a mówiłem ci, żebyś wziął najwyższą jakość, to będą chwalić to stoisko. Moja ekscytacja szybko ustygła, gdy zobaczyłem, jak długa jest kolejka do użycia ścieżki ognia. No i walić. Tutaj nawet jakieś 4 gwiazdki. Jeżeli śledzicie mój blog, wiecie, że osobiście sprawdziłem ponad ileś tam stoisk z jedzeniem na całym świecie. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, ale jest pozytywna. Oni się chwalą swoimi vlogami. Vlogami? Blogami. To blogerzy. Jeden koleś raz napisał mi, że jedzenie było najlepsze. I co on robi? No bez kitu, jaki debil. Kiedykolwiek jadł, z wyjątkiem jego restauracji w nawiasie, haha. Aha. No i to już było. Wiesz co, ja muszę ich wyprowadzić z tego domu, bo to już się buguje i to już przechodzi na wszelakie pojęcie, co się tutaj dzieje. Rzeczywiście, coś się dzieje. No, a w ogóle to dziecko takie jest, dobra, póki co, mogą się położyć oboje, spać. Pewnie jest chore to dziecko. No, dlaczego? Bo tak. Tak wywnioskowałem właśnie, a ja jestem doktorem. On ma być w nowym dodatku przecież, to dziecko. Jestem doktorem rehabilitowanym. Mścisława musi pojechać do przyszłości, znaczy tam się tepnąć, nie? Będzie w tej serii. O, jakiej przyszłości? Nowy dodatek, hello. A, tej przyszłości. Rozumiem. No. Nie no, ale szczerze mówiąc, będzie trzeba tak zrobić, no dlaczego by nie? Ale tam Mścisława? No. Bo ja nie lubię grać tak, że rodzinę zmieniać. Ja lubię, zresztą od 4,5 roku to są ta sama rodzina, że tak powiem. Tak? A nie od tego? Nie od... Nie. Nie z tego? A nie z tego świata, tak. No właśnie. Więc
to wiesz, trochę się zmieniało, ale Cierpisław jest wnukiem albo prawnukiem tej pierwszej mojej Simki. Także wiesz, naprawdę? Więzy krwi. Jakie to wielopokoleniówki. Tak. Dobra, słuchajcie, teraz tak. O, Julia otrzyma urlop, znaczy kasę. Dobra, może bym w tym moim kurorcie też troszeczkę pozałatwiał spraw związanych z... Właśnie, oni mają na nazwisko Brzęczyszkiewicz? Tak. O matko, ściągnąłeś od nas. A ty kogo? My kiedyś mieliśmy z Webem Pierdziwoła. Pierdziwu? Tak. Oj, ale moje imiona są i tak lepsze. Jest Mścisława, jest Cierpisław i jest Julia. No. Julia troszeczkę nie pasuje, ale spoko. Okej, okay, zarządzam sprzątaczami. Wezmę jeszcze dwóch o najwyższej jakości. Tak będzie najlepiej. No, żeby kurdysyfu nie było żadnego. Przecież ludzie... Kuźwa, no... Mają problem, żeby sobie samemu posprzątać. Sprzątacze są przecież. A na dodatek te kible są pewnie trzy w jednym w tych pokojach przy poduszkach. No ale bez kitu w tym kurorcie niby luksusowym to... Na te bungalowe wygląda. I co mam zrobić? Jakie mam tutaj dania im dać, żeby się zadowolili? Wszystkie najlepiej. Po prostu musisz mieć sushi na pewno i chińskie przekąski, bo oni na to najbardziej. Ustaj rodzaj potraw sushi, tak? Tak, chińskie przekąski, obiad. Musisz mieć obiad i przekąski dla dzieci. Ja śniadanie. Dzielne, ogarnij. Co? Ej, to może będę zmieniał. Nie chcę tyle. Nie no, nie rozmieść sobie jakoś. Wegetariańska, coś. Chińska przekąska. A i dla właśnie jeszcze wegetariańskie musisz mieć, bo będą narzekać, że wszystko dla mięsożerców. Okej, okay, biorą rzeczy. Dużo tego. Hot dogi, steak z serem. Dobra, zostawię to. Albo nie, właśnie. Ustal tutaj potraw dla dzieci, tak? Tutaj będzie dla dzieci. Ktoś ma wywody tu na Skype'ie. Kto na Skype'ie? Dawaj. Przeczytać ci? Tak, przeczytaj. Jak ja nie lubię takich ludzi, którzy wchodzą na filmik, zamiast obejrzeć, to od razu dawają łapkę w dół. A ja też tak to jest robię, po prostu chamskie. Ja też tak robię. To jest po prostu chamskie. No spoko, ja rozumiem tych ludzi, ale... Ale chyba nie u mnie, nie? Nie, u ciebie nie. W ogóle masz łapki w górę? W dół? Masz łapki w górę? Wiesz, no same hejty, jak u Agi. Oż ty, teraz to przegięłaś. Nie no, ale wiesz, no jak jest jakiś tam youtuber, którego nie lubię, to oczywiście, że dam mapkę w dół, co mi tam szkodzi. Dobra, kończymy ten odcinek, co? Poczujesz się niezręcznie? Nie czuję się niezręcznie, ale jest 18 minut, a z racji tego, że tamten odcinek był w miarę... O matko, już 18 minut? Tak, a zresztą chcę nagrać zaraz z tobą drugi, więc nalewam sobie wodę, żeby mi gardło nie padło i nagrywam zaraz drugi, cześć. To pa, pa. Yo.